Szanowni Państwo, zapraszamy do zwiedzenia w sposób wirtualny wystawy Nakło nad Notecią w okresie II wojny światowej. W trzeciej części naszego oprowadzenia o wystawie poświęconej II wojnie światowej skupiliśmy się na martyrologii mieszkańców Nakła, mieszkańców gminy Nakło nad Notecią i okolic. Przed Państwem jest obiekt dosyć nietypowy. Otóż jest to plansza obozu w Potulicach. Obóz w Potulicach, niemiecki obóz Potulic, Leibrechtsdorf, przeznaczony był do zniemczenia terenu Krajny, terenu Pomorza. Otóż, kiedy Niemcy w 1939 roku bezpośrednio włączyli ziemię m.in. Krajny, a także Pomorza do III Rzeszy Niemieckiej, postanowiono już wtedy, że będzie to teren całkowicie zniemczony i pozbędzie się tutaj państwo niemieckie ludności pochodzenia polskiego, obywateli polskich. W tym celu między innymi właśnie powstał obóz Potulic, Leibrechtsdorf. Jakie były jego główne zadania? Otóż chodziło o to, że kiedy mieszkańców Pomorza, a także Krajny przesiedlano początkowo do Generalnej Guberni, czyli w okolice Warszawy, później zdecydowano ze względów technicznych, dlatego że rozpoczęła się wojna z Rosją, gdzie koleje już były bardzo zaangażowane w obsługę frontu, postanowiono nieco inaczej zniemczać te tereny. Otóż był to taki obóz, można powiedzieć, o charakterze karnym, którego cele były jakby zmiękczenie postaw ludności polskiej, aby przymusić ją do podpisania Volkslisty. Osoby, które nie chciały podpisać Volkslisty, właśnie były kierowane do tego obozu i oczywiście stworzono tutaj takie warunki, aby przestraszyć pozostałą ludność i niejako zachęcić ją do wpisywania się na tą Volkslistę. Na czym te trudne warunki polegały? Proszę Państwa, przede wszystkim panował tu straszny głód. Były bardzo trudne warunki higieniczne, nie było odpowiedniej opieki medycznej, a także trzeba było niestety ciężko pracować i to mówimy o pracy ponad siły ludzkie, dlatego że nie tylko dorośli, mężczyźni, kobiety byli zaangażowani w pracę, ale także najmłodsze dzieci. I także o tych dzieciach trzeba pamiętać, o tych dzieciach też tutaj mamy wspomnienia na tej wystawie, między innymi, nie wiem czy będzie tutaj to widać, na słupach, które tutaj podtrzymują nasz strop, wydrukowaliśmy właśnie wspomnienia mieszkańców naszej gminy, którzy jako dzieci przeżyli obóz w Potulicach. Są to wstrząsające świadectwa. Proszę Państwa, dzieci nie tylko w wieku od 12 do 15 roku życia były zmuszane do prac teoretycznie lżejszych, ale te prace wcale nie były lżejsze, bo były podobne do tych zadań, które wykonywali dorośli, ale także nawet dzieci w wieku 8, 10, a nawet 6-latki były eksploatowane w ten sposób, że w okresie letnim na przykład musiały chodzić do lasu i zbierać różne runo leśne. Wiele osób wspomina, że na przykład zbierały jagody, maliny, ale tych malin i jagód nie wolno było jeść, bo kiedy dzieci przychodziły ze swoim kapo, czyli więźniem funkcyjnym, który był wyznaczony do ich opieki, załoga SS-mani, przede wszystkim niemieccy, sprawdzali, czy te dzieci jadły właśnie te owoce leśne, a było to bardzo prosty sposób sprawdzić. Otóż jagody przecież zostawiają charakterystyczny, bardzo silny swój kolor na języku, nawet na zębach i kiedy takie dziecko dopuściło się nieregulaminowego czynu, było karane biciem i to bardzo brutalnym. Część dzieci umierało, między innymi nazwisko Wojciech Jopek, kapo polskiego pochodzenia, obywatel Polski, który angedyczował się, czyli właśnie podpisał Volkslistę i starał się wysługiwać jak najbardziej niemieckim panom, między innymi właśnie w ten sposób, że katował dzieci. Jego jedną z najbardziej brutalnych metod straszenia dzieci, karania, było tak zwane podtapianie. Otóż proszę sobie wyobrazić, że brał takiego malca za nóżki i głową zanurzał go w basenie, w wodzie, w basenie przeciwpożarowym kilka razy. Niektóre te dzieci niestety umierały, bo na przykład działo się to w okresach już, kiedy panowały słoty, chłód i w ten sposób niestety wykańczał dosłownie te dzieci.
Obóz w Potulicach funkcjonował od lutego 1941 roku, a zakończył swoją ponurą działalność 27 stycznia 1945 roku. Według szacunków historyków przewinęło się przez niego od 25 do 30, 35 tysięcy, niektórzy nawet sugerują, mieszkańców Pomorza Krajnej, także między innymi mieszkańców dzisiejszej gminy Nakło. Zmarło co najmniej około 1300 osób. To są liczby ustalone przez profesora Jastrzębskiego, ale wiadomo, że tych ofiar było więcej, z czego 767 dzieci w wieku od 2 roku życia do 15 roku życia. Proszę Państwa, na naszej wystawie poświęconej martyrologii mieszkańcom Nakła prezentujemy przede wszystkim zdjęcia, tak jak już wspomniałem, wspomnienia mieszkańców, także różne drobne elementy zachowane z tego obozu. Między innymi, proszę Państwa, jedna rzecz bardzo charakterystyczna. Co prawda nie jest to zabytek, tak jak to jest rozumiane w ustawie, jest to replika, ale wykonana rękoma byłych więźniów. Otóż te dwie puszki, które Państwo widzicie, to są naczynia, którymi posługiwała się większość więźniów i one bardzo symbolicznie pokazują to, na co byli narażeni więźniowie na głód. Otóż w tych pojemniczkach mieściła się cała racja żywnościowa. Był to litr, teoretycznie litr zupy, który był, ta zupa była gotowana przede wszystkim na różnego rodzaju zieleninie, a więc słynna kapusta, szpinak, czasami jakaś brukiew. Jak wspominają mieszkańcy, były tam ziemniaki, ale proszę sobie wyobrazić, że 250 kg kartofli miało starczyć na cały obóz, a w tym obozie było 10 tysięcy, a w pewnym momencie ponad 11 tysięcy więźniów. Nie wszyscy przebywali co prawda na tym terenie, ale jak wspominają więźniowie w licznych relacjach, dosłownie znaleźć jednego ziemniaka to było się szczęśliwcem danego dnia. Oprócz tej zupy dostawało się chleb, ale oczywiście nie cały chleb. Proszę sobie wyobrazić, że bochenek chleba był początkowo na 8, a potem już aż zwiększono rację na 6 osób, a więc bardzo przecież niewiele. I do tego dwa razy dziennie czarna kawa, oczywiście nie taka kawa, jak my dzisiaj rozumiemy, kiedy sobie robimy w domach. Była to kawa z różnego rodzaju zbóż, a także szyszek, żołędzi, a więc typowo kawa, można to powiedzieć, pseudo-zbożowa. I do tego, jak Niemcy mieli humor, no to dodawali jeszcze od czasu do czasu, niecodziennie, łyżkę margaryny, czy też łyżkę jakiejś marmolady, czy łyżkę czasami zdarzało się jakiegoś tłuszczu. Według doktora Konkoleskiego, lekarza obozowego, kaloryczność w obozie w Potulicach, Potulic Leibrechtsdorf, bo tak po niemiecku ten obóz, ta miejscowość się nazywała, kaloryczność wynosiła około 800 kalorii dziennie na więźnia. To było bardzo mało. Dla porównania, obóz koncentracyjny Stutow, przeznaczony zdecydowanie do wyniszczania więźniów, tam norma kaloryczna wynosiła około 1300. Dorosły mężczyzna pracujący, ale nawet nie ciężko fizycznie, musi według dzisiejszych norm spożywać około 2000 kalorii. Kiedy już mówimy o osobach ciężko pracujących, to dochodzimy do 3-4 tysięcy kalorii. Więc proszę sobie wyobrazić, te 800 kalorii dla ludzi, którzy przebywali w fatalnych warunkach higienicznych, narażeni na mróz, a przede wszystkim na ciężką pracę, z reguły 12-godzinną, ta racja żywnościowa była po prostu już nie tyle co głodowa, ale wręcz można powiedzieć śmiertelna, zagrażająca zdrowiu i życiu, stąd między innymi tak duża śmiertelność. Kolejny zabytek, który nam się tutaj już zachował, jest to oryginał, to eufemistycznie możemy to nazwać narzędzie pracy załogi. Jest to po prostu pejcz do bicia więźniów, wykonany z kabla, z przewodu elektrycznego, dostosowany uchwyt rączka. I tym narzędziem, według regulaminu, oprawca niemiecki, stosując karę, według tego regulaminu taka kara była określana jako dodatkowe ćwiczenie służbowe. Tak to ładnie określono, a było, po prostu polegało to na tym, że był specjalny kozioł wykonany przez stolarzy więźniów na dodatek i publicznie wykonywano egzekucję, że przywiązywano do takiego stołka, do takiego kozła taką ofiarę skazanego więźnia i publicznie wymierzano odpowiednią ilość uderzeń, którą sam komendant często wyznaczał, a inni więźniowie musieli na to patrzeć i było to jedno z najbardziej wstrząsających przeżyć, jakie doznawali więźniowie. Bardzo często właśnie o tym wspominali we swoich relacjach.
Druga wojna światowa to także niezwykłe zbrodnie, niezwykle brutalne i masowe, popełnione przez agresora, a więc przez Niemców. I wstępem do tych zbrodni i do wyniszczenia narodu polskiego były zbrodnie, które popełniano już w październiku, listopadzie 1939 roku. Odpowiedzialnymi za nie byli członkowie organizacji Selbstschutz Westpreussen, teoretycznie samoobrony, bo tak by wskazywała nazwa, a de facto była to organizacja, która zajmowała się mordowaniem elementu niewygodnego, zajmowała się odpolszczaniem tych ziem. Taki termin Unpolnisierung, odpolszczanie, można by powiedzieć, że on ma taki wydźwięk trochę podobny jak odchwaszczanie na przykład. Uważano naród polski za jeden z tych elementów, których w jakiejś perspektywie trzeba będzie się pozbyć w taki czy w inny sposób. Czy poprzez zamordowanie, czy też poprzez jego zgermanizowanie, jego zniemczenie. Selbstschutz Westpreussen jako miejsce kaźni na terenie powiatu wyżyskiego, jako główne miejsce kaźni, największe miejsce kaźni, wybrał pobliski Nakło Paterek i tamtejszą, czy tereny po tamtejszej żwirowni. To właśnie tam przewożono zatrzymanych Polaków, mieszkańców Nakła, mieszkańców Paterka, ale także mieszkańców innych miejscowości, chociażby księży, zakonników ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny w Górce Klasztornej. W Paterku zamordowano ponad 200 osób, nazwiska 206 osób są znane. Jest wielce prawdopodobne, że nie wszystkie groby zostały jeszcze odnalezione, a takich miejsc, w których mordowano, było więcej, bo oprócz samego Paterka przecież jeszcze mamy też masowy, czy była masowa zbrodnia w pobliskim Polichnie, ale też i w każdej z innych miejscowości jakieś chociażby pojedyncze osoby także przez członków Selbstschutzu zostały rozstrzelane. Oprócz mordowania Polaków na początku wojny, czyli jesienią 1939 roku, bardzo szybko rozpoczęto proces wysiedlania ludności z ich majątków. I wspomniany już obóz w Potulicach był właśnie jednym z takich elementów. Niezależnie od tego trwała akcja wysiedlania Polaków w rejony Rzeszy do prac przymusowych, a także wielu zostało zatrzymanych i osadzanych w obozach koncentracyjnych. I jednym z takich obiektów, które tutaj prezentujemy, jest rzeźba. Ktoś mógłby powiedzieć nawet, że i makieta, chociaż nie jest to stricte makieta. Rzeźba obozu Mauthausen-Gusen, do którego trafił Jan Topór z Liszkowa. Osoba, która uniknęła śmierci w Górce Klasztornej, uniknęła śmierci z rąk Selbstschutzu. Topór trafił do Mauthausen i tam przez całą wojnę na zlecenie SS-manów, na zlecenie Niemców, wykonywał różnego rodzaju rzeźby z drewna. I tak na dobrą sprawę chyba tylko to go uratowało, właśnie umiejętność rzeźbienia, bo trzeba pamiętać, że średnia długość życia więźniów, którzy trafiali do Mauthausen-Gusen, wynosiła raptem 3 miesiące. Tę rzeźbę pokazujemy tylko w taki szczątkowy sposób ze względu na bardzo brutalne sceny, które Jan Topór wyrzeźbił, które pokazał. Są tam naprawdę najróżniejsze mordy, zaczynając od powieszenia poprzez zagazowanie w komorach gazowych, palenie ciał oczywiście w piecach krematoryjnych, ale także jest scena rozrywania dziecka przez SS-mana, jest scena rozszarpywania kobiety przez psa, także tych brutalnych scen nie będziemy Państwu pokazywali. Patrząc na pracę Jana Topora, można zauważyć, z jaką precyzją potrafił wyrzeźbić zwłaszcza symbole Niemiec hitlerowskich, z jaką precyzją, czy jak bardzo zapamiętał, jak wiernie był w stanie odtworzyć główną bramę obozu Mauthausen-Gusen.
To tak akurat wystawy zestawiliśmy, by fotografia pochodząca ze zbiorów czy z domeny publicznej była w tle i zauważyć łatwo można właśnie to ogromne podobieństwo tego, co Jan Topór wyrzeźbił, tego, co zapamiętał, z tym, jak ta brama główna wyglądała. Do tego jeszcze zwraca uwagę też to, że właściwie większość obsady obozu, większość SS-manów, którzy zostali przez Topora wyrzeźbieni, na ich twarzach widać ogromną radość, ogromną satysfakcję z tego, co wykonują. Właściwie większość na twarzy większości z nich widnieje wręcz perwersyjny uśmiech i to jest kolejny z takich elementów, który przeraża. Na sam koniec zwiedzania wspomnę jeszcze o tym, że posiadamy na tej wystawie także trochę sprzętu niemieckiego, między innymi skrzynkę na pociski do granatnika kaliber 36, która została znaleziona na poddaszu jednego z nakierskich domów. Hełmy, maski przeciwgazowe. Dziękuję za obejrzenie, wirtualne zwiedzenie wystawy Nakło nad Notecią w okresie II wojny światowej. Mam nadzieję, że już wkrótce będziecie Państwo mogli tłumnie i licznie przybyć do naszego muzeum, by nie tylko w małych grupach, ale także właśnie w nieco większych grupach zorganizowanych zobaczyć kolejną wystawę, którą dla Państwa szykujemy. Wystawę niezwykle ciekawą, bo pokazującą ostatnie lata naszej działalności. Wystawę, która nosi tytuł Nabytki. Na niej chcemy pokazać część zbiorów, które w ostatnich latach do naszego muzeum trafiły. Te najciekawsze, najbardziej cenne, najbardziej charakterystyczne, bo wszystkich kilkuset, czy właściwie nawet i kilku tysięcy zbiorów z ostatnich 5 lat nie będziemy w stanie pokazać, bo nie mamy tyle miejsca wystawienniczego.